Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Twierdza HD. Moi drodzy, w poprzednim odcinku po raz kolejny udało się przejść dwie misje. Udało się po raz pierwszy przelać krew ludzi szczura, zagarnąć kolejne hrabstwa. No i moi drodzy, w tym odcinku po raz pierwszy przechodzimy z krajów neutralnych, czy też z krain neutralnych na Królestwo Szczura, więc może nie jest to wypowiedzenie otwartej wojny, ale jest to już wejście, że tak powiem, na głębsze wody. Zapowiada się ciekawie, zapowiada się coraz lepiej. Oczywiście będzie, no wiadomo, jak to w każdej grze, z czasem coraz trudniej, ale wydaje mi się, że no pójdzie bez większych problemów i bez większych, że tak powiem, tutaj zamulań i bez większych strat. Po prostu będzie dobrze, mam nadzieję. Więc, moi drodzy, bez zbędnego gadania, lecimy dalej. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili pół tuzina moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie. To zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzut kamieniem stąd. Przecież muszę coś zrobić. No to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić. Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną. Wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tam bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Okej, moi drodzy. Tu mamy to, jak w poprzedniej misji, czyli wyeliminuj wszystkich wrogów i czas przed ostatnią bitwą, czyli cele są podobne. Nie wspomniałem o tym poprzednio, tylko nie wiem, czy to już było dostępne. Chodzi mi konkretnie o poziom trudności. Możemy sobie wybrać. Mamy trudny, bardzo trudny, łatwy i normalny, więc cztery poziomy trudności. Nie ma bardzo łatwego? Chyba nie. Więc lecimy po prostu standardowo na normalnym poziomie trudności. No i start. Wybierz miejsce na spichlerz. Dobrze. I teraz tak, moi drodzy, ta misja jest jedną z moich ulubionych misji. Już mówię dlaczego. Tylko tak, najpierw spichlerz. Tu trzeba to troszeczkę inaczej rozegrać niż w innych misjach. Troszeczkę zastosować taki jeden fajny myczek. Powiedzmy, że spichlerz będzie tutaj. I teraz tak. Stawiamy najpierw chaty drwali. Stawiamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. I tu z jednego stawimy sobie jeszcze jedną, postawimy sobie jeszcze domek. Domek gdzieś może tu na wzgórzach, czy gdzieś przy wodospadzie. Niech kmiecie mają ładnie, nie mają ładne widoki. Moi drodzy, tutaj jest o tyle utrudniona ta misja, że gdy na przykład postawimy sobie, a może inaczej, zacznijmy od nowych budynków. Ponieważ mamy tutaj farmę pszenicy, mamy też piekarnię i młyn. Jest to
Są to budynki składające się na cały łańcuch żywieniowy, ponieważ najpierw musimy sobie zrobić, właściwie postawić farmę pszenicy, którą zaraz sobie tutaj postawię. Może niech będzie gdzieś tu jedna i druga. Z farmy pszenicy, jak wiadomo, mamy pszenicę. Później. Stawiamy sobie młyn, który tą pszenicę po prostu przerabia na mąkę. No a mąkę później w piekarni przerabiają po prostu na taki chrupiący, cieplutki chlebek. Jest to bardzo długi, bardzo zasobochłonny, że tak powiem, łańcuch żywieniowy, ale jest bardzo opłacalny. Gdy to już się rozkręci, to uwierzcie mi, że naprawdę no jest to mega wydajne, jest to mega wydajne. Tak więc opłaca się zainwestować to drewno w właśnie te wszystkie budynki, żeby po prostu sobie ten łańcuch stworzyć. Dobrze. Łucznicy na drewnianą siedzibę. I teraz tak. Tu mi zostało jeszcze tych desek 26. To zaraz sobie też postawię dwie piekarnie. I już wam mówię, dlaczego tak daleko wszystko stawiam od składu zapasów. Ponieważ ten skład zapasów sobie zniszczę. Tak, wiem, szok, niedowierzanie. Dobrze. Drwali mam, widzę, od groma. I teraz tak. Rozwalamy skład zapasów. I stawiamy go sobie. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. On jest przecież, on nie istnieje, mój drogi skrybo. Stawiamy go sobie tu, w ten sposób. Jak się rzucili wszyscy. I teraz dzięki temu wszyscy moi poddani, którzy tam pracują, którzy coś wytwarzają, mają blisko do składu zapasów, co oczywiście zwiększa ich produktywność. Tak więc też od razu sobie tutaj zrobimy sobie dwa warsztaty łucznicze. Tu. Ok. Gdzieś tu muszę sobie zaraz pyknąć zbrojownię. Dobra, przyspieszmy. Zaraz sobie zrobimy zbrojownię, koszary, te wszystkie podstawowe rzeczy do wytwarzania jednostek. No niech będzie może tutaj albo nie. Nie no, zróbmy ją tu troszkę dalej, bo tych warsztatów sobie później więcej postawię. O. A koszary mogę sobie spokojnie wybudować koło siedziby. I teraz tak, zwolnimy sobie grę do normalnego tempa, standardowego. Moi drodzy, zwykle robiłem tak, że odgradzałem się tutaj na całej wysepce. Jednak chciałbym zrobić to jak w poprzedniej misji, czyli oprzeć swoją obronę tutaj o drewnianą siedzibę. Tylko tak, na początek sobie odgrodzę to miejsce. Jeszcze, moi drodzy, tutaj taki mała podpowiedź właściwie. Tutaj, gdzie jest tak na rzece, są widoczne takie kamienie, jest to brud, czyli po prostu płcizna na rzece, którą mogą przebyć jednostki wroga, więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Tutaj tak samo te płcizny sobie zaraz odgrodzimy. Tylko trzeba to zrobić w miarę dokładnie, żeby gdzieś przez jedną tam jedną szparkę nie przecisnął się jakiś cwaniak, bo będzie wtedy kiepsko. Ok. I tu tak samo. Dobra. I tu zwykle sadzając po prostu sobie, gdy już stała palisada i brama, sadzałem tu łuczników, ale zrobimy teraz troszkę inaczej. Przy okazji zaoszczędzę troszkę drewna, to też jest jakiś plus. Po prostu puścimy tutaj wzdłużkę. Tu jest kamień, przeszkadza, ale to nic. Ok, i tu puścimy dalej. Wiem, że to może być dziwne, takie wycofanie się, bo zaraz wam powiem, gdzie jest znak. Generalnie zdrowy rozsądek by radził, ponieważ bliżej jest znak, czyli tutaj łucznicy mieliby bliżej z tej pozycji. Jednak postaram się wyprodukować sporo łuków i zwerbować tylu łuczników, żeby po prostu samą przewagą łuków zniwelować przewagę tutaj jednostek wroga. Nie wiem, ile tych jednostek wroga będzie, ale na pewno nie będzie ich mało. Dobrze, ja tu się rozgadałem, a nie postawiłem młyna. Więc szybciutko młyn. Oczywiście, no nie mogłoby za kolorowo. To postawię sobie tutaj dwie chatki, nikomu nie będą przeszkadzać. I jak mam już tyle drewna,
Na razie sobie nie będę tutaj szalał z warsztatami łuczarskimi, ponieważ... No faktycznie. 7 bochenków chleba. Ponieważ no, 2 warsztaty łuczarskie to po prostu wyprowadzą całe złoto z mojego skarbca i będzie kiepsko. A ja tu gadam, a mam już 3 dodatkowe łuki, więc już tam już jakaś produkcja idzie. Dobrze. Już? A ja tu jeszcze mam gospodarkę, że tak powiem, w lesie. No to nie fajnie. Dostawiamy sobie piekarnię. Naprawdę kilka piekarni jest w stanie nawet dość dużą liczbę kmieci zaopatrzyć w żywność, więc jest naprawdę, jest to naprawdę wydajny, że tak powiem, łańcuch żywieniowy. Chociaż jest jeszcze wydajniejszy i szybszy i mniej zasobożerny, ale o tym później. Dlaczego ja nie mogę wejść na siedzibę? Co jest grane? Jakiś babłon wystąpił. Nie mogę przez chwilę tego. A może zaznaczyłem niechcący ten, koszary. No nieważne. Jest jakiś łuk? Nie ma. Biednie. Ale piekarze już pieką, więc spoko, ale... Nadchodzą nawały! Tak jest, nawały. My już na wałach jesteśmy, właściwie jesteśmy już na siedzibie. Aha, bo w tej misji są jeszcze łucznicy. No to łucznicy mogą mi tutaj zdecydowanie więcej wyrządzić szkód niż włócznicy, ponieważ łucznicy mogą zmiękczyć moją obronę do tego stopnia, że no pozabijają mi kilku moich łuczników. A co za tym idzie, no jak zabiję łuczników, to już nie będzie takiej siły ognia i któryś włócznik będzie mógł się przedrzeć, ale tutaj też to obejdziemy. Zaraz wam pokażę jak. Nie no, jak widzicie, no ja już mam zasięg, a oni jeszcze... No, może mają zasięg, ale się nie kwapią. Coś na skryba mówił, ale nie słyszałem dokładnie. No i tych kilku włóczników to naprawdę nie stanowi zagrożenia. Tylko gdzie oni idą? No ale już są w zasięgu moich, więc spoko. Jeden już zginął, jednego już złapali. No nie, no co... O ludzie. A co ja mówiłem kilka minut temu, żeby nie zostawić gdzieś szparki, bo oni tutaj przejdą. Ale jest ich tylko 3 jeszcze poranionych, więc spokojnie zaraz zginą. Tylko żeby mi gospodarki nie zepsuli. Dobra. Ja to jestem inżynier po prostu taki, że głowa mała, no masakra, no. Oj, taki pospolity błąd, aż mi głupio. Dobra, mam od groma desek, spoko. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Czyli dostawimy sobie jeszcze piekarnię. Tutaj zróbmy 1, 2, 3. Okej. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. No dobra, zróbmy ogromne racje, zróbmy podatki. Albo zróbmy mniejsze podatki, żeby troszeczkę podciągnąć popularność. Zwiększmy tempo gry do 90. Mam dodatkowe łuki, więc w porządku. Czekamy na rozkazy. Tak, już tam zmierzamy. No i jakoś to zaczyna wyglądać. Dostawię sobie jeden warsztat. Cyk. Dobra. No jak widzicie, drewna mam od groma. Chociaż tu, zobaczcie, cały las wykarczowany. Tak samo tu. Zaraz kilku trwali będę musiał usunąć, bo oni tak nie będą mieli roboty. I dobra, kolejnych 2 łuczników. No i tak powolutku. Ale dlaczego? No nie, bo tutaj niepotrzebnie tak blisko koszary postawiłem przy siedzibie, przez to mam problemy z wysłaniem jednostek na siedzibę, bo czasami po prostu gra myśli, że chce wysłać ich na koszary. Z tego co się orientuję, chyba w twierdzy 2 można było wysyłać jednostki na koszary. Chyba tak. No i widzicie, jakie to jest wszystko spoko pomyślane. Już mi tyle chlebka dochodzi, że do spichlerza, że po prostu mogę sobie zrobić nawet podwójne racje i większe podatki. A jak na to kmiecie zareagują? Ostatnio mamy tyle jedzenia, że robię się tłusty jak świnia. przynajmniej jesteś szczery. Masa musi być.
Nie no, jak są poddani zadowoleni, to wszystko jakoś idzie. Dobrze, mogę postawić kolejny warsztat. Nawet się pokuszę o dwa. Niech te łuki będą produkowane w jak największej ilości, bo im więcej łuczników, to wiadomo, że większe bezpieczeństwo dla osady. Okej, i teraz tak, gdzie by tu jeszcze postawić piekarnię? Tu jedną, no i to będzie chyba tyle, nie będę stawiał więcej. Bo trzeba zachować też taką, że tak powiem, taki współczynnik proporcji piekarni do farm pszenicy, ponieważ... Wkrótce będziesz się czołgał przede mną, nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. Założymy się, szczurku, ponieważ... Tak jak mówiłem, gdy mamy za mało farm pszenicy, będzie no, za mało pszenicy na składzie zapasów i młyn po prostu nie będzie w stanie wydać tyle mąki, żeby wszystkie piekarnie mogły być w nią zaopatrzone. No i wiadomo, bez mąki chleba nie będzie. Okej, zróbmy tak. No właśnie, w dobrym czasie sobie zmniejszyłem szybkość gry. Moi drodzy, tu już jest, dość spory tych łuczników, ale ja mam ich 20, więc spoko. Teraz, moi drodzy, jeszcze chwilę przed bitwą mieliśmy charakterystykę kolejnego z naszych oponentów. Był to wąż. I nie wiem, czy zauważyliście, ale przydomki, czy też pseudonimy naszych oponentów oddają, że tak powiem, ich fizyczność, czy też ich charakter. Na przykład szczurek, jak się zdenerwuje, to tak, no, zachowuje się jak taki typowy szczur, gdzieś tam ucieka, tak obgryza jakoś ręce, tak te łapki składa, no jak szczur. Natomiast wąż, zauważcie, że jak nawet jak mówi, to na przykład... ten zwrot, możesz zapomnieć o wszelkich troskach. Czyli wie, takie typowe takie syknięcie węża. Więc też jest to fajny taki smaczek w lokalizacji. A tamci gdzie wycofali się, co oni zrobili? Aha, oni chcą jakoś mi tutaj oskrzydlić czy coś, no. No nawet niezła taktyka, tylko tak średnio im idzie, no. Ci łażą w TV, w te nie rozumiem. Co oni teraz robią, chłopaki? Ale bez włóczników i tak nic nie zrobią. Mam nadzieję, że tym razem nie przejdą. Bo jak przejdą, to smutne troszkę. A, już mi rozwalają palisadę. Niech rozwalają. Lubię tą muzykę. Lubię. No tu jest ten właśnie myczek, że oni są, że tak powiem, teraz trudni do zestrzelenia, ale jak tylko przejdą przez palisadę, to włócznicy sobie dadzą radę. Ile mam drewna? 361 desek, o ludzie. Ale widzę, że troszeczkę jest mało mąki, więc sobie dostawię jedną faremkę pszenicy. I zwerbuję sobie kilku... Dobrze, spokojnie. Teraz jak się rzucili w ten wyłom, zauważcie. No ale moi się coś nie kwapią do ataku. Chyba jeszcze nie są w zasięgu. No, teraz będą w zasięgu. Dobra. Nie, jak oni tak się będą pojedynczo wybierać, to nie ma sprawy. Okej. No dawaj, dawaj. No i super. Teraz się wycofają. I ja chciałbym zrobić jeszcze jeden myczek. Mianowicie, teraz mogę wywalić te chaty drwala, bo oni muszą łazić gdzieś na drugi koniec mapy. Zróbmy tak. Postawmy sobie tutaj jedną chatkę. Tutaj ze dwie. No bo tutaj nigdzie więcej za bardzo drzewa nie ma. No i tu może jedną. I teraz tak. Postawmy sobie jeszcze jeden domek. Żeby było więcej kmieci w razie werbunku. Postawimy sobie palisadę. Właściwie ją odbudujemy. Ale dlaczego tak dziwnie? To zróbmy tak, tak, tak. I tu jeszcze. I moi drodzy, jakby się kiedyś mieli dostać... Tylko czy ja to będę w stanie to zrobić? Wiecie co? Wywalmy te koszary stąd. Postawmy je gdzieś tu opodal. O. Zróbmy to w ten sposób. Wiem, że to wygląda dziwnie. Ale w tym szaleństwie jest metoda. Poczekajcie, tutaj troszeczkę pokombinujemy. Postawimy sobie tutaj bramę. Tak.
gdyby, mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, ale gdyby się wojska szczura chciały tutaj przedrzeć, jakby co, zamykam bramę i już po wszystkiemu. I już sobie nie wejdą. Przynajmniej do tego czasu, zanim rozwaliliby tą bramę czy palisadę, to tutaj 20 kilku łuczników sobie poradzi. I teraz zobaczcie, jeszcze 10 mogę sobie zwerbować. Ale dlaczego ja ich nie mogę osadzać na siedzibie? Nie wiem, czy jest jakiś limit, czy mi się gra... Co? Dlaczego ja nie mogę ich... Jakoś mi tutaj buguje to, no nie wiem, czy chyba nie ma limitu na siedzibie, a może jest? Dobra, przegrupujmy ich w ten sposób, nie wiem dlaczego. No spójrzcie, no nie mogę ich... Już tam zmierzamy. Jakieś dziwne to jest. Jakieś polecenia? Tu w ogóle na palisadę mi wlazł. Chyba się zbagował chłopak. Łucznicy w gotowości. Zrobimy inaczej. No nie mogę go ruszyć, dobra, zbagowała się gra, to trudno. Zrobimy inny myczek. Bo widzę, że tutaj lekkie bugi są, no ale no trudno. Bo tutaj ja tu się rozwodzę nad bzdurami, a mogą mnie wojska szczura zaatakować. Jakieś polecenia? Więc wrzućmy wojsko tutaj. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Ruszamy na tych... Z tego co się orientuję, w zwykłej twierdzy tak nie było. W zwykłej twierdzy było normalnie, mogłem sobie usadać tam łuczników ile chciałem na siedzibie. Czy tam, no nie wiem, może do 50 max, ale taki limit ograniczony aż nie był. Może to połatali w tej wersji? Bo ta wersja to jest chyba wersja 1.41, nie wiem. Chyba tak. Dobra, szybkość gry na maksa. Jeju, ja mam tyle złota, ja tu się bawię. To dawaj warsztaty. Dawaj. Dobra. Im więcej łuczarzy, tym więcej łuków, no kurczę, no. A jak widzicie, tu ja już tutaj te oddziały szczura już są coraz liczniejsze. Już jest to rzucone kilka rodzajów jednostek, bo są i łucznicy, i włócznicy. Przestraszony? Sławetne armie Duke'a de Pus zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Szczurku, czekam z utęsknieniem. Czekam, jak to wygląda? To będzie chyba ostatnia bitwa. Więc może lepiej sobie tutaj zwolnijmy tempo, bo może być różnie. Ale wydaje mi się, że taka ilość łuczników powinna spokojnie tutaj powstrzymać zapędy szczura. Ojejku, zapasów mam od groma. Dobra, lecimy dalej. A tych mogę osadzić na siedzibie? No tych mogę, no. Czasami mogą, czasami nie mogą, no nieważne. Przybył. O. No jest ich sporo. W ogóle łucznicy sobie leżą. Ale jak ich zaznaczę, to wstają. Chyba tego buga od tej pierwotnej wersji nie udało im się zniwelować. Aha. Moi drodzy, nowe jednostki, które, na które się nie cieszę, ponieważ są to jednostki inżynierów, które produkują lub też stawiają machiny obleżnicze, takie jak na przykład katapulty. Łuczników też jest sporo, ale moi mają już ich w zasięgu, więc spoko. No ale 3 katapulty postawił. I moi drodzy, gdybym postawił łuczników bliżej, to byłoby prawdopodobieństwo, że wystrzelają inżynierów zanim będą w stanie wznieść katapulty, czy też je po prostu wyprodukować, a tutaj niestety takiej możliwości nie było i troszeczkę mi się obrona posypała. Więc przegrupujmy ich na tej bramie. Na szczęście, moi drodzy, katapulty są w stanie zniszczyć wszystko poza drewnianą siedzibą, więc... No i super! Nawet się nie rozgadałem, a już po wszystkiemu. Ale jeszcze kilka jednostek widzę, tutaj odeszło od szczurka. No kilku marderów zostało, no ale... Ale to nic. Ale wszystkie właściwie te drewniane małe wieżyczki mi zniszczyli. Nie wiem, czy to był ostatni atak, czy nie. Czy będzie jeszcze jeden? Zobaczymy. Niech to. Moi głupi żołnierze nie potrafią. Nie chcą.
Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. No co zrobisz, nic nie zrobisz. Zwycięstwo, super. Zwycięstwo. Poziom gry 5000, stracone jednostki 4%, czyli któryś łucznik tam zginął jednak. Wynik 14600, ale moi drodzy, udało się. Zmasowany atak wojsk szczura został odparty, jego wojska zostały rozbite. Po raz pierwszy mieliśmy okazję obejrzeć nowe jednostki, czyli inżynierów i machiny oblężnicze w postaci katapult, tak więc ta misja też coś ciekawego z pewnością wniosła. Dobra, lecimy dalej. Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, a nawet przejąć władzę nad całym hrabstwem. Pył bitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo. Okej. Okay. Moi drodzy, zostało jeszcze troszkę czasu na odcinku, ale nie chcę rozpoczynać nowej misji, ponieważ tam zostały tam 2-3 minutki odcinka, więc troszeczkę wam tutaj jeszcze pogwarzę. No i co, udało się, moi drodzy, rozbić po raz kolejny armię szczura, właściwie jego oddziały. Tutaj teraz co szczur zrobi, no nie wiem, bo jest coraz bardziej przyparty do muru. Jak widzicie, my już mamy 4 swoje hrabstwa. Jedna tutaj jest kraina neutralna. Tutaj uderzamy w północno-zachodnie hrabstwo szczura, dość duże. Tak więc wiadomo, że jak to jest przyparty do muru, to może być nieobliczalny. Tym niemniej wydaje mi się, że uda mi się jakoś teraz zażegnać to niebezpieczeństwo i po raz kolejny rozbić wojska szczura. Moi drodzy, jeszcze raz co do tej serii. Zagrajmy wy. Obliczając, ile jeszcze będzie odcinków, bo wiadomo, że nie można tego liczyć na taką sposobność, że będą dwie misje odbywały się, czy też dwie misje będę przechodził podczas jednego odcinka. To raczej jest mało prawdopodobne, bo misje będą, wiadomo, coraz bardziej złożone, coraz dłuższe, coraz bardziej czasochłonne. Więc tak spokojnie licząc, wydaje mi się, że twierdza będzie miała co najmniej 15 odcinków. Ale wydaje mi się, że jest to na tyle fajna, relaksująca gra, że po prostu ze spokojem sobie tutaj będę mógł to ograć. Mam nadzieję, że ogólnie seria wam przypada do gustu. Wiem, że pierwsze dwa odcinki, one były nagrywane na poprzedniej sesji, były troszeczkę takie, no wiecie, zamulone, ja jeszcze tam nie jestem dobrze rozgadany, jeszcze nie jestem rozgrzany. Mam nadzieję, że też tam jakościowo wam jakoś to przypadło do gustu. I jeszcze, moi drodzy, zapomniałbym wspomnieć, generalnie ja mógłbym tą grę nagrywać sobie spokojnie w 4K tylko, że po pierwsze, gra wtedy by miała jeszcze mniejsze okienka, ale to jest mniejszy problem, bo można byłoby na to jeszcze, wiecie, ewentualnie przymknąć oko. Ale druga kwestia jest taka, że twierdza HD, no niby jest HD, ale jako takiej rozdzielczości 4K nie obsługuje, co mnie bardzo zdziwiło. Wydaje mi się, że jak już twórcy przygotowywali grę na przejście do rozdzielczości HD i wyższych, no to mogli się już postarać o właśnie przygotowanie rozdzielczości 4K, jednak tego nie zrobili. Nie wiem, czy zbytnio obciążyłoby to sam silnik gry, który no jako tako do rozdzielczości nawet zwykłego HD tam nie był przygotowany, nie był nigdy po prostu robiony po takiej rozdzielczości. No jednak, no nie czarujmy się, to był rok 2001, więc no kto wtedy myślał o rozdzielczości HD, już nie mówię o 4K. Tak więc jeszcze, moi drodzy, chcę wam sprzedać mały myczek. Gdyby gra wam lagowała lub psuła się, czy tam wywalała, zróbcie sobie tryb zgodności z Windowsem 8 we właściwościach pliku wykonywalnego lub, albo nawet dodatkowo zróbcie sobie jeszcze, chyba to była opcja wyłączenia, ale czego to? Jakiejś aplikacji czy dodatków pełnoekranowych, coś takiego. Jest tam taka opcja, więc sobie też możecie ją wyłączyć. No, sprawi to, że po prostu gra nie będzie się crashować i nie będzie wywalać. Dobrze, moi drodzy, no wiem, że trochę końcówkę odcinka zamuliłem, ale jak tak jak mówię, no nie chciałem rozpoczynać nowej misji pod sam koniec, bo to by było bez sensu, takie ucinanie troszkę.
Tak więc wydaje mi się, moi drodzy, że jest to dobry moment na zakończenie odcinka. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Twierdza HD. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!